Ach, ależ poprzedni odcinek był epicki. Misje pirackie, piraci z Karaibów, to lubię. Witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3. Słuchajcie, dzisiaj, prawda, przybyliśmy do naszych terenów i sobie trochę sobie innych rzeczy porobimy. Już na razie misje morskie starczy. Co je? Co go bije? Co je? Co? Kurde. Co? Pierdziel? A może tobie? Kurde. Gnoje wredne. Proszę się nie. Nie. Dobra, chodźmy po prostu może gdzieś. No to tak. W dzisiejszym odcinku chcę sobie się rozejrzeć tutaj po moich terenach. Zobaczyć, co ja mogę w ogóle robić. Bo ja mogę jakieś rzeczy produkować, inne takie. Wiem, że mam jedną misję na tych osadników, czy coś takiego w. Kurde, jak to się nazywa? Kurde, wiem jak po angielsku jest, ale nie wiem jak po polsku. Czekajcie, jak ta lokacja się nazywa? Łe. Pogranicze, o właśnie, w pograniczu. Nie wiem, czemu zapominam tej nazwy. No, ale cóż. Księga przychodów i odchodów. Ohoho, ale to zabawne jest tej robu. Dobra, tutaj mam jakieś rzeczy. Zobaczmy co ja mam. O, kocimiętka. Redest wężownik. Okej. O, mamy trzy beczki. Ich nie sprzedaliśmy? Maśna skóry. Jakieś pierdoły kompletne. Po co mi takie rzeczy? No dobra. A co, czemu to mam tak? Na niebiesko, nie wiem. Co to jest? Przeglądaj. Okej, mogę tu kupować. To jest skonstruuj nowe przedmioty, korzystając z istniejących schematów oraz eksperymentu i biorąc przynajmniej jednego rzemieślnika, jeden rodzaj materiału. A tutaj handel. Konwój lądowy. A nie mam konwoju morskiego. Będę musiał jakoś odblokować, co? Okay, czy... O, mogę tutaj wybrać. I co ja mogę sprzedawać? Dębową korę mogę komuś wysłać. Ryzyko podatek. Zysk 10. Żarco. Piękna. Po prostu. Aha, dobra, i ja to ryzyko sobie zmniejszyłem poprzez misje morskie. I dobra, to będę musiał. Nie no, bez przesady, nie wysyłajmy nikomu kory, może. Dobra. Zobaczmy, co ja mogę wytworzyć. Rzemieślnik, cieśla. Dobra, mamy cieśla. Mamy sobie takiego. Jak ty się nam nazywasz? Janusz? Powiedzmy, że to jest Janusz. Powiedzmy, że jakiś schemat. Ja potrzebuję innego rodzaju rzemieślnika. Okej, okay, to mogę robić, ale. Generator elektrostatyczny? Naprawdę? W tych czasach już takie rzeczy były jakieś? Kurde. Ja muszę rzemieślników nowych mieć. Dobra. Tu to mogę zrobić. O, powiększenie ładowności konwoju. Tu tego nie mogę zrobić. Tego nie mogę. Co ja mogę właściwie? Konwój lądowy mogę wytworzyć. Bo beczki. Tej beczkę. Alkohol. Nie, no ja muszę koniecznie. Jak ja tutaj nic nie mogę robić bez kitu. Ja muszę rzemieślników na ich pozdobywać. Ty, a jeśli chodzi o takie rzeczy, przyzwoite meble, to ja to mogę. To ja w sensie mogę to zrobić i one później co? Będę je miał na chacie? Czy jak to działa? Dobra, jedyną rzecz, jaką tu mogłem sensowną zrobić, to było to. Tak, i jeszcze to. No to zobaczmy, czego im brakuje? Sosnowe drewno i drewno na rozpałkę. A mogę kupić. Las. Nie mogę.
kupić węgiel drzewny. Super. Ej, to co ja mogę tu robić? Weźcie mi, napiszcie w komentarzach, co ja mogę tu robić takiego. O, ja mogę kupować jelenią skórę, skórę bobra, zajęczą, mięso. Ja chyba będę musiał poszukać jakiś schemat albo czegoś, bo to jest kamp jeden na razie. Dobra, przede wszystkim tak. Nie podoba mi się to, co tu się podoba. Jakieś mogę, bardziej mogę trzy skrzynki sprzedać za 35 funtów, co mnie nie rajcuje w żadnym stopniu. 35 funtów to ja w Bostonie mogę jakiemuś biedakowi zabrać. I lepiej na tym wyjdę. Co to jest? To jest coś, ale nie mogę nic zrobić. Nagroda. To jest. No wam powiem, że bieda straszna. O! Widzicie, czyli to. Ja tutaj różne rzeczy takie kosmetyczne zdobyłem. Jakieś meble, jakieś obrazy, jakieś rzeczy. O, pewnie tutaj obrazy różne będą albo coś. O, na przykład tu jest jakiś obrazek. No to akurat taki chyba standardowy. To jest. Jakieś tajne pomieszczenie. No, powiem wam, straszna bieda tutaj jest póki co, ale spokojnie działamy nad no. Chodźmy w szybką podróż do pogranicza. Koniecznie trzeba tutaj ogarnąć pogranicze. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku right now. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No. I tak, i... Tak długo wczytuję, proszę długo nie wczytywać, kurczę. Tak, w pograniczu są różne rzeczy do roboty. I widziałem właśnie tam jedną misję na zdobycie jakiegoś osadnika, kogoś, coś. Nie ma koniu. Ludzie z pogranicza, ty, co to jest? Interaktywna rozmowa, ale... Obok jest szybka podróż. A, to nasza wioska chyba. Co kojarzę? Tutaj coś jest. O. Kurde, nie ma szybkiej podróży tam. No i to jest problem. To jest właśnie problem. To jest Bert, to jest Boston. Euro. Skarby drewnianej nogi też będzie trzeba typowi przynieść. O, zobaczcie, tutaj jest misja osada. O! Tutaj się przeteleportujmy. Idealnie. Zobaczmy. Zrobimy tą misję, może jeszcze jakąś. Idealnie. Ja muszę pozdobywać tych czeladników, schematy i tak dalej. Kurde, czeladników? Nie czeladników, tylko tych. Osadników. No, oni mnie tu wykrywają w pograniczu. Konia mi zabili! A nie, dobra, koniu żyje. Przepraszam. Przycisk. Kurde, konia mi zabili, gnoje. Ej, co to jest? Te strzałki. Skąd mam te zatrute strzałki? Koniu! Osłoń mnie. Konia strzelili znowu. Ej, rzuciłem w kogoś strzałką, co jest? Zabił go! Kurde. Kajerze. O, Hona Solo. Kapitanie dupa. O ty. Taki kozak. A dobra, po to się robi unik, jak on taki cios. Myk, i co teraz? O tak. Czekaj. Kurde, mi się mylą przyciski. Czekajcie, czekajcie. To szybciej strzel... Nie! Pierdziele, czemu ich nie namierzasz? Co, za daleko dla ciebie jest? Pierdziele, dobra, może i szybciej strzeliłeś, ale mam to gdzieś. Nice. No, przeładuj. O kurde, co ci się stało, Connor?
Nie, tam. Wiecie. Dobrze, może nie by. No, jesteście cwaniaki. A, wypuściłeś z rąk, co, śmieszku? I no na łeb teraz. A, nie spodziewałeś się tego. Pięknie, i do parteru typiarza. O, skrzynek tu jest. Ej, skrzynki są, lol. Królik! Kurde, synu. Pieseł, łap królika. Dobra, trudno. Dobra, tam proszę nie szczekać. Ja tutaj, o, koniu, where are you? O. Kurde, tak się chcecie bić, co? O, łeb ucięty, o ty. Chodź na pojedynek, ty piarzu. Haha. O! Co ja zrobiłem? O kurde, ty! Ej, to sobie przypadkiem wyszło. LOL. To jest w ogóle za broń jakaś inna. Ma pieseł. Kurde, chciałem pieseła pogłaskać. Zabierać mi to badziewie. Jest! Co jest? Nie mogę pieseła pogłaskać. Bez sensu. Pieseł jest znaczy. To jest pieseł wróg. Wcale nie wygląda. Bardzo fajny pieseł. Nie wiem, o co wam chodzi. O, wiem, co zrobię. Pies. Czekajcie. Pieseł, rzucę ci. Rzucę ci karmę. Specjalna skubi chrupki. Czekajcie. Skubi chru... Kurde, w niego masz rzucić. Masz skubi chrupki. A dobra, tu masz. Skubi chrupki. Jej, pieseł. 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 Jaki fajny pieseł. Dobra, no słuchajcie, ludziska, wystarczy tych zabaw. Wystarczy tych zabaw. I w ogóle. Czekajcie, dlaczego ja mam tutaj łuk? Dobra, ja sobie pod dwójkę dam pałasz. Nie, pod. Moment. Nie, pod jedynkę pałasz, a to pod dwójkę. O! Teraz mam bronie takie, wiecie. Do walki wręcz. Aha, tylko. Tylko wezmę tutaj pistolet. O, patrzcie, ukłonił się. O, nieźle. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj punkt widokowy, zobaczmy i potem do questa. No i teraz to można jeździć. Ja tutaj byłem, jak była zima w pograniczu. O, szop, pracz! Tego jeszcze nie złapałem. Kolekcjonerska rzecz, ty. Czekajcie, a z łuku go zabije? Jest! Aha! Nowy gatunek, proszę bardzo. Skurowanie, no. No i myk Pokémon do kolekcji. Zarąbiście skóra szopa. Jak to w ogóle wygląda teraz? O, zobaczcie, tutaj. A są takie małe tereny łowieckie, tutaj są większe. O, tutaj mam wszystko na przykład. No widzicie, tutaj trzeba będzie poszukać różnych mieszków. Dobrze.
Siema, frajerzy. No dobra, tam se widzisz. Dupie se widzisz. No koniku, jedziemy, jedziemy. Zapierniczamy, wręcz bym powiedział. Kurde, myślałem, że to jakieś do upolowania, to tylko krowa. Ale śmiałbym się, jakby się okazało, że krowa jest... że można krowę upolować i ona się liczy do tego. Kurde, jakie ciemne drzewo, nic nie widzę. Ej, o to... Właśnie... A, to pa, widzicie, takie drzewo śmieszne. A, dobra, bo tu... Ty robisz? Porąbany jesteś? No to jeszcze wyżej. Gdzie ja mam iść? Tu, o! Właśnie tutaj. Dobrze. Ej, dobra, jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Dobra. O, co jest? A, takie rzeczy, ale... Dobra, wiem chyba. Ej, co jest? Ja tu mogę jakoś... Serio, ja chciałem na tą drugą ga... Ja pierdzie... Jak tu się ciemno zrobiło w ogóle? Nic nie widzę pomocy. Pewnie tym bardziej. No kurde. Jedziesz tu czy nie? Nie, to ja, wybaczcie, to jakieś upośledzone drzewo jest normalnie. Ja już kurde zaraz załatwię. Dobra. Tutaj wyżej. Skok w dół. Kurde, a gdzie on to zsynchronizować? No to tam... O, jak jest... O, jak jest ten orzeł. No! Kurde, może bez spacji ja muszę... Ja jestem przyzwyczajony, że zawsze spację trzymam. Kurde, no co... Ej, ja się wkurzę zaraz. No nie mogę wejść na proste drzewo. No co ty robisz? Upośledzony jakiś jest. No nie, no widzicie to? No teraz złapał nagle. Śmieszek, ja pierdzielę, no po prostu. No to tutaj. One eternity later. Ech. 5 minut wchodzę na jedno drzewo, nie? Dobra, moment. O, tutaj. Skok w dół. Okej, okay. I te. Ale moment, no ale skoro tutaj, to może trzeba iść dalej po prostu. O właśnie. O, dobra. O, nawet jakaś muzyczka się odpaliła teraz. Jeszcze wyżej. No. Kto tu takie wielkie drzewo zasadził, ja się pytam. I tyle czasu na nie wchodzi. Teraz lepiej. Koniu, wyjeżdżamy stąd. Ja nie wiem, żałosna okolica. Kto tu w ogóle mieszka? Uuu, ale to dobre rzeczy są. Dobra, to jednak zostajemy. Muszę zebrać lód. Opcji. Czekajcie, fort tu jest. O kurde ty. Są barany, tylko jakieś owce. Kurde, ja myślałem, że coś upoluje. O, wyzwanie ludzi pogranicza, proszę bardzo. Tak to się robi. Czekajcie, wejdę tutaj. Nie, muszę. O! Ładnie. To mi na OBS-ie przez chwilę skoczyło, że coś im się nie zgadza. Proszę tak nie robić. Mam nadzieję, że się dobrze nagrywa. Okej. Okay. A tu nie było siana. A, z przyzwyczajenia, wiecie jak to jest.
Dobra, gdzie ma... Okej, to chodźmy na razie po skarb. Potem tutaj. Potem tutaj. Potem jeszcze. A, myślę, że. A, bo to jest ten niedźwiedź, co? A, i zrobimy takie kółeczko jeszcze tutaj do misji. Myślę, że to jest idealny pomysł. No, właśnie, bo. Jeśli pamiętacie, to jest chyba ta misja. Poczekajcie, taki. Lis jest. Lis, ja nie mam jeszcze lisa. Polujmy, ty. Polowanie na lisa, co? Nawet chyba była taka misja w Asasynie Dwójce z La Volpe. Się nazywała Polowanie na lisa, nie? Czy się mylę? Jakiego było? Hehe, pięknie! Nice one! Ja mam. Co to było? Isia, skoro ktoś coś powiedział. Pieseł! No. A pieseł pilnuje owieczek. Dobra, już nie potrzebuję więcej lisów. Kurde, ja muszę jakiś schemat zdobyć i rzemieślnika, który mi będzie skóry ogarniał. Ej. Ukryty skarb? Czyżby w jakiejś jaskini może tutaj? Myślę, że to jest wyzwanie dla mnie. Wyzwanie dla detektywa Robucha, albo to jest... Nie, no to jest niżej, ewidentnie pode mną. Chyba, że... Jeszcze taka możliwość, że to jest jakaś... Myślałem, że zadeptał lisa, nie? A, nie, dobra. Tu jest wejście. O kurde. Jaskinia, ty, trochę jak jaskinie w Gotiku. No. Grało się w Gotika, jedynkę, dwójkę, trójkę. Czwórkę się nie grało, bo... No, chyba żartujecie. Kania to nie Gotik, dobra. Co to, ja zdobyłem schemat czy broń? Nie no, schemat chyba. Jakiś francuski topór. I dobre rzeczy. A dobra, zostawmy sobie ten łuk na razie. Serio pada deszcz w jaskini? No dobra, niby jest dziura, ale... Okej, serio pada deszcz w jaskini. Ubisoft, nie dopracowałeś tej gry, jak mogłeś. Dobra. No, typiarze, my tu jeszcze musimy na niedźwiedzia zapolować. O, pierdziele, jaka pogoda się zrobiła. I gdzie jest mój koń? Pytam. Here you are, little motherfucker. Dobra. I lecimy. Muszę tą okolicę ogarnąć. Tereny. Jak się okazało, jest to jakiś fort do no, przejęcia. O, wrogowie mnie szukają. Co ty nie powiesz? Ten już nie znajdzie. Ha! A ty kurde. Myk. Takie akcje różne finezyjne można robić, nie inne. Czy dałoby się to zrobić bez wykrycia, nie? Jakieś tropy, jakieś zwierzę. Co to jest, ty? Może niedźwiedź? Lis tutaj żerował i wpierniczył. Kurde, no duże to jest te kości. To wygląda na jakieś. No. Chyba, że niedźwiedź upolował czy inne wilki, a on sobie później przyszedł i ten, wiecie. Wiedzieli, co zostało. Myk, motherfucker! I wjazd z bagnetu powinien tu...
Powinna iść taka szarża z bagnetem na łeb. Myk, co? Nie giniesz od moich strzał? Myk. O kurde. Czekajcie, zmieńmy wyposażenie. Zmieńmy wyposażenie. O, ty to użyjmy linki może. Tomahawk. Czekajcie. A bo to inaczej się robi, to trzeba by na drzewo wbiec. No. A, dobra, tutaj. Kamieniem na łeb dostałem! O ty kurde, o ale udało się. Hehe, patrzcie, widzicie to? Masz stoporka w łeb. Chodź tu, o ty śmieszku. Kurde, przecież klikam inaczej. No, teraz na łeb. Dobrze, uff. Prawie zabił. Ej, dobra, weźmy ten jego. O kurde, ty, jaki potężny topór. Właściwie muszę przeszukać tych typiarzy. O, strzałki z liną oni mają. No, ja muszę te rzeczy wszystkie sobie odzyskać, bo to... Modunki potykowe, no, 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 mają dobre rzeczy. W ogóle jest chyba osiągnięcie. Powiedziałem, że jest osiągnięcie predator, żeby... Po kilku typa obok siebie na jednej gałęzi powiesić, nie? Kurde. Zasieki jakieś. Dobra, wypróbujmy ten twój topór. O! Myk! Zesracie się, kurde gnoje. Oho! Kio pierdziele, ile typów biło. O kurde, siekanina. Się dziwię, że nie strzelają w sumie. No żywa tarcza, kurde! Ja pierdziele. O nie, najgorzej. Będą strzelać czy nie? Tak trochę przymierzają, albo i nie. Myk! Co mnie chcieć? To jest kapitan? To jest dupa, nie kapitan. Huhu! Krwawy rzeźnik, tak mnie nazywają. Od teraz! Ja pierdzielę. Ale rzeźnia. Siekane było na kotleta. Synu. Dobra, oni będą dużo jakichś dziwnych rzeczy. Jakieś ładunki potykowe, jakieś strzałki z lina, jakieś takie rzeczy. No, no, to trzeba pozbierać. I ja pierdzielę, ale rzeźnia. O, zatrute strzałki. No właśnie, ja muszę te... Wybaczcie, że będę tu przez najbliższe pół godziny lotował przeciwników. Ty no... Niesienie, o, tutaj mogę kogoś przeszukać. No kurde. Co, jak wam mija dzień tak w ogóle? Bo mi wspaniale. Wiecie, co ja mam tu zrobić? Coś tam mam zrobić jeszcze.
Nie coś rozwalić. Nie zabiło go na strzał? Daj, podnieś. O ty. Podnoś to. Z muszkietu powalczmy trochę. He! To jest lepszy. O! Ej! Kurde, ja mogę pod spacją takie śmieszne ataki robić. O kurde, ty, jakie to dobre jest. Ohoho! O kurde, dobra, nie mam pytań, nie? Widzieliście to, Max? Świnio, widziałeś? Kurde. O luju. I ja pierdzielę, nie, normalnie. Ej, on jakieś rzeczy pozdobywałem. Mino potykowa. Ciekawe. Oho. Bitch, please. Co, włam się? To nie jest tak, że jak ja odbiję ten fort, to będę mógł po prostu wziąć to tak czy siak. Otworzyć w sensie. Ale już chcę teraz. Dać mi ten loot. Ten loot jest na pewno dobry. Oj, był. No i to była ostatnia skrzynka w tej okolicy. Kurde, myślałem, że wysadzę to. Trudno się mówi. Dobra, ja coś tam mam zrobić jeszcze. Typiarzu, egzekucję ci robię na łeb. Chciałem przeładować. No co? Moment. Czekajcie, dajcie mi jakąś lepszą broń do tego. Czekajcie. O! No w końcu mi się udało i to przypadkiem. O kurde. Nie ma tchórzostwa, gnoju, jeden wredny, wstrętny. O! Chyba mu przebiłem kolano. Heh, albo coś innego. Albo dupę. Czekajcie. Spróbujmy coś. Nabój zdobyłem. Co mi możesz dać? Dobra, ludziska. Czekajcie, czy w imieniu moim wykonuję na tobie karę śmierci poprzez masakro... powalenie? O! Na glebę, gościu, chciałem powiedzieć jeszcze. O! Kurde, jakie triki można robić w ogóle. No cóż. No czasem mi się tak zdarza. Elo, gościu tam. Na pewno jesteś tego pewien? Kurde, ile was tu jest, no kolejnych. O! O kurde, kopa na łeb, ty!
co on robi? No ty śmieszku, co taki jesteś kozak? Ohoho. O, ludzie, nie, jak mi się to walka tu podoba, nie? Okej, tu nic nie ma. Kurde, długi ten odcinek wyjdzie. Ale trudno. Trudno się mówi. O, jest fajny. Okej, dobra, ja tu coś mam zrobić. Tyk, jedna niewinna lampka. Nara, idziemy stąd. Elo, do widzenia. Był to zwykły dzień w porcie Brytyjczyków. Nie spodziewał się nagłego wybuchu składu z bronią. Bo już nikt nie żył, ha! No chyba wszystkich, nie, no ktoś tu jest, ktoś tu jeszcze został. Dobra, nie, walić ich. Halo? Ten tryb z flagi. Przejęcie flagi. Capture the flag! Capture the flag! No dawaj. Idealnie, no kurde, muszę wam powiedzieć, że zarąbiście. O tak! Ameryka, fuck yeah! Tak. No, nara lamusy, przejmujemy ten fort. Proszę bardzo. O, obniżenie podatków dla handlu. O kurde, ty. No tak, bo przecież... No i poziom rozgłosu spadł do 1. A, rozumiem, że wy mnie nie wykrywacie. Okej, to fajnie. No i też są jako żołnierze, ale, ale to są bardziej ziomeczki. Chyba, że będę kogoś bił na ulicy. Ty, czekajcie, to jest jakiś ziomek, czy ja mogę mu przeskanować jakby? Kurde, właśnie nie, bo to chyba w osadzie jest tylko, nie? Że tam mogę jakiś ziomków skanować i im ten... ten pokazuje jak bić na łeb kogoś? Co oni robią? Czy ta typiara siedzi w powietrzu? No co? A jak? Ten typiarz pokazuje jak tam kogoś bić. Dobra, super. Niech wam będzie, o świnia, super, nice. No dobra, właśnie, to jest ten fort, aha, on służy do tego, żeby się tu teleportować, dobrze, dobrze, to zawsze coś. Dobra, to słuchajcie, kurde, mamy 38 minut odcinka, to może po prostu te polowanie na niedźwiedzia zrobimy sobie w następnym. Jeszcze tu właśnie te kolejne misje i później już lecimy misje główne. Dobra, no to cóż, to było na tyle. Zostawcie lajka i widzimy się w następnym odcinku, pa pa!